Cześć wszystkim, znowu Pomnik 7, dalszy ciąg świątyni złych żywiołów. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie ostatni odcinek. Jeżeli nie ostatni, to prawie ostatni. Dobra, zanim wejdziemy do tej komnaty i stoczymy finałową walkę, porozmawiajmy trochę o zakończeniach i o tym, co się jeszcze nie udało zrobić. Chodziłem troszkę między miejscowościami, bo miałem nadzieję, że przyjdą ci kurierzy od księcia Tariela i dadzą nam nagrodę za jego uwolnienie. Coś takiego się nie wydarzyło. Nie wiem dlaczego. Może się to zawiesiło. Może za mało ciekawe. Czekam. Nie wiem. W każdym razie w zakończeniu główną rolę odgrywa Kula Złotej Śmierci. Aż to jest ten artefakt, który nawet ta zła... No... Pamiętacie, w poprzednim odcinku ona coś mówiła, że oddajcie mi mój skarb, to wam zapłacę. Chodziło jej o Kulę Złotej Śmierci. Jest... Z jakiegoś powodu to jest niezwykle cenny artefakt, nawet ta główna zła w świątyni jest zafiksowana na jej punkcie. I teraz tak, dużo walczyliśmy, żeby naładować tą Kulę Śmierci i mamy teraz opcję, żeby ją zniszczyć. Znaczy, ta opcja powinna być, ale dla nas w praktyce jej nie ma. O co chodzi? Dobra drużyna, taka jak nasza, powinna w tym momencie pójść do Burneya, powiedzieć: hej, zobacz, co znaleźliśmy. O nie, to najgorszy artefakt na całym świecie, musicie to zniszczyć, bo wami zawładnie. I potem daje ci zadanie, żeby zebrać rzeczy do jej zniszczenia. Te rzeczy generalnie nie powinny być trudne do zebrania. Poza tym, że tam jest zwój Ściany Wiatru. Zwój, który jest jeden w grze i który jest beznadziejnym, bezużytecznym czarem, i opchnąłem go jakieś 5 czy 6 odcinków temu, bo na nic by się nie przydał. I teraz nie mam żadnej opcji, żeby odzyskać ten zwój, niż tylko wczytać save sprzed tego wydarzenia. Więc chowanie dobrego zakończenia jedynym powtarzalnym przedmiotem w grze, który można sprzedać i potem zniknie u kupca i który jest kompletnie bezużyteczny, to jest tragicznie złym wyborem, jeżeli chodzi o design gry. W każdym razie, gdybyśmy zniszczyli tą złą kulę, to teraz ta walka byłaby troszkę łatwiejsza, w jakiś sposób ten ostatni boss byłby tam osłabiony. Ja tego nie zrobię z dwóch powodów. Po pierwsze, musiałbym zabić Skorpa. Skorp jest z nami na złe i dobre. Jeżeli spróbujesz go odłączyć od drużyny, to on cię zaatakuje. Znaczy, nigdy nie próbowałem walczyć z nim. Teraz tej finałowej walki mam nadzieję, że nagle nie zmieni zdania i nie zaatakuje nas. Byłoby to bardzo przykre. W każdym razie, żeby pogadać z Burneyem nawet, musielibyśmy odłączyć Skorpa, bo Burney również nie chce z nami gadać, przez to, że mamy ogra w drużynie, czy olbrzyma. Więc musielibyśmy zabić Skorpa, potem zniszczyć tą kulę i potem moglibyśmy wrócić tutaj i zawalczyć z tą główną złą, która byłaby trochę osłabiona. Więc nie zrobię tego, bo musielibyśmy zabić Skorpa. Po drugie, brakuje mi tego zwoju jednego. A po trzecie, ta gra nie zasługuje na dobre zakończenie. Tyle walczyliśmy, żeby naładować tą Kulę Złotej Śmierci, to teraz użyjemy jej na maksa. Dobra, co jeszcze chciałem powiedzieć? Coś o Skorpie? Momencik. A, żeby zniszczyć kulę, trzeba generalnie czterech przedmiotów. Wodę święconą, którą mamy, zwój kuli ognia, której możemy sobie łatwo spisać lawosem, doskonały młot, mam go w skrzyni, na szczęście go nie sprzedałem, czyli mam go w skrzyni. Doskonały młot znajduje się na pierwszym poziomie jednej z tej beczek przy południowej ścianie, gdzie była cała masa niepotrzebnego złomu, to w jednej z nich był doskonały młot i on jest potrzebny. No i ten nieszczęsny zwój Ściany Wiatru. Więc te cztery rzeczy są potrzebne do dobrego zakończenia, nie mam tego zwoju. Mogę wczytać jakiś wcześniejszy save i spróbować to wykonać, to zniszczenie tej kuli, i potem to nagrać i wam pokazać, ale to jako ekstra. Nie wiem, czy będzie mi się chciało i czy to będzie wykonalne, czy to zadziała.
Jeżeli nic się nie pojawi po tym odcinku, to z jakichś powodów mi się nie udało. A jeżeli mi się uda, to nagram to i pokażę jako ekstra. Oficjalnym zakończeniem tego Zagrajmy będzie skopanie tej głównej złej. Mam nadzieję, jak największej ilości naszych demonów. Dobra, czy jesteśmy przygotowani? Możemy rzucić jeszcze kilka czarów. A możemy też ich nie rzucać. Nie wiem, na przykład... Nie wiem. Zobaczmy, co się będzie wydarzyło. Przy okazji, mamy całą naszą obstawę, przywołałem. Mamy dzielnego pana Kunkuna. O, właśnie. Chcę jeden czar rzucić. Mianowicie... Powiększenie zwierzęcia. Okazało się, że... Anti nie może tego rzucić, kiedy jest w formie zwierzęcej na siebie. Co jest okropną stratą. Bardzo chciałbym, żeby Anti stał się 3-metrowym niedźwiedziem. Ale tak się nie stanie. Jak za to możemy rzucić na naszych przywołanych towarzyszy. Dobra. To działa na parę minut. Więc powinni przez całą walkę. Nie wiem, czy to im zwiększa statystyki. Mam nadzieję, że tak. Zobaczymy. Dobra, Soul. Nie dostaniecie mojego skarbu. Masz na myśli swój srebrny tron wysadzany klejnotami? Oczywiście, że go dostaną. Możecie zamiast tego wziąć mój platynowy filar. Idźcie sobie. A może wezmę wszystko? Nie, tylko filar. Klejnoty są moje, moje. A kim dokładnie jesteś? To nieważne, kim jestem. Byłe kapłanki nic tu nie znaczą, jestem nikim. Bierzcie filar i idźcie. Ten filar jest zbyt ciężki, nie zdołam go stąd wynieść. Jeśli go przyjmiecie, to rzucę na niego zaklęcie, dzięki któremu będzie lekki jak piórko. Nie, nie chcę. Zaznaj więc mojego gniewu! Okej. Zniknęła? Natychmiast. Co tu się wydarzyło? Ach, wciąż pociąga cię sfera materialna. Ha, masz klejnoty. Nie jestem już więc uwiązana w tym miejscu. Muszę teraz wrócić na 66 lat do otchłani. Wiedz jednak, śmiertelna istoto, że zaskarbiłaś sobie wieczną nienawiść Zaktmowi, demonicznej grzywiej pani. Okej. Okay. Nie chciałem. Chciałem cię zabić. Okej, okay, to było jedno zakończenie. Straciwszy swój tron, Zaktmoy zostaje uwięziona w otchłani na 66 lat. Jednak już teraz planuje odbudowę swojej świątyni. Dobra, wyciąłem to, ponieważ nie chcę tego słyszeć. Chcę to dopiero zobaczyć po właściwej walce. Nie wiem, co się tu zablokowało, dlaczego ona się nie pojawiła z powrotem za nami, tak jak wcześniej. Dostaniecie mojego skarbu. Możecie zamiast tego wziąć mój plat. To nieważne, kim jestem. Jeśli go przyjmiecie, to rzucę za... Nadal się nie pojawiła. Jeszcze raz. Niech może teraz Light spróbuje z nią pogadać. Dostaniecie mojego skarbu. Możecie zamiast tego wziąć mój platynowy filar. Jeśli go przyjmie, zaznaj więc... Okej, okay, kompletnie się zacięła. Głupcy! O! Trzeba było wziąć klejnoty. Dzięki temu wyszlibyście stąd z duszami. Ty się zduktmoj. Demoniczna grzybia pani. Teraz zaś... Dobra, zróbmy to jeszcze inaczej. Ponoć jest inny tekst, jeżeli porozmawia się z nią postacią, która ma
Dobra, tylko tak, ustawmy się trochę lepiej. Ponoć jest inny tekst, jeżeli porozmawia się z nią postacią, która ma kulę. Witaj w moim sanktuarium, młoda istoto. Kim jesteś? Byłam pierwszą, najwyższą kapłanką tej świątyni. Stałam się jednak za stara i zbyt słaba, aby nią władać. Nowy przywódca, Hedrak, zesłał mnie tu, abym dożyła swych dni. Jednak moja historia jeszcze się nie skończyła. Masz coś, czego mi potrzeba. Czego ci potrzeba, stara? Takiej drobnostki. Posiadasz złotą kulę wyglądem przypominającą czaszkę. Chciałabym ją od ciebie otrzymać. Po co? Mogłabym ją wykorzystać przeciwko Hedrakowi. Dość długo już tu cierpiałam. Byłam w końcu kiedyś najwyższą kapłanką. Zasługuję na coś lepszego niż dożywanie swych dni pod kluczem. Oczywiście ona nas okłamuje. Hedrak jest jej przydupasem, więc to wszystko jest zmyślone. I chyba nie ma sensu dalej z nią gadać. Chyba sobie zatrzymam. Głupia istoto! Umiem wziąć to, co do mnie należy. Jestem Zaktmoj, demoniczna grzybia pani. Nakazuję ci oddać mi kulę złotej śmierci. Czujesz, jak twoja wola słabnie. Próbujesz się przeciwstawić, Zaktmoj. Nie! To niemożliwe! Teraz zaś zemszczę się za zniszczenia, jakie poczyniliście w mej świątyni. Dobra, i z tego co... Tak, Anti musiał wykonać poprawny rzut nas na wolę. ST10 wyrzucił 2, był bardzo blisko ulegnięcia głównemu ten. Gdyby nie to, że ten rzut jest taki słaby, to by uległ. Tak. Więc dobra, no. Zaczynamy właściwie główną walkę. Nie wiem, co tu powiedzieć. Elmo, możesz zacząć. Dobra. Co my tu mamy? KP23. To niedużo. Powinniśmy być w stanie jej naklepać w takim razie. Dobra, zobaczymy. Na razie spróbuję walczyć bez demonów. Wszyscy w zasięgu dostaną przyspieszenie. Odsuń się trochę, bo... Nie wiem, co ona ma w zanadrzu. Anti, podejdź tutaj bliżej. Natychmiast. Nie chcę, żebyś tam stał samemu. Dobra. Czy ona ma jakąś odporność na czary? Ma 20. Dobra, rzuć na siebie najpierw kamienną skórę. Nie, moment, jesteś w zasięgu jej. Musisz uciec najpierw. Jak sobie życzysz. Okej, udało ci się przedrzeć, super. Rzuć kamienną skórę. I później się zastanowimy. Dobra, Mugo, kocia zwinność na siebie. I potem będziesz strzelał. Dobra, Zaktmoj, co ty robisz? Przywołała całą masę przydupasów. Dobra, gdzie ty jesteś, Sul? Tutaj jesteś. Masz swój miecz. Użyj miksturki siły. I później weźmiesz się za ciachanie. Dobra, chyba coś im ten zwiększenie, chyba to im zwiększa jakoś ten, zwiększenie rozmiaru chyba zwiększyło im obrażenia, bo całkiem nieźle to im to poszło. Dobra. Pakuj się tutaj do środka. Skrop na 10 poziomie dostał rozpłatanie.
Podejdź tutaj. Nie możesz rzucić kamiennej skóry z jakichś powodów. Oczywiście. Rzucać magiczne pociski. Rzuć je na... A może nie. Rzuć na te małe. Okej, nie pozabijało ich. Elmo. Jesteś tutaj. Dobra. Bierz się do ciachania. Dobra. Okej. No to może nie bierz się. Dobra, nasz standardowy stary trik. Mam nadzieję, że zadziała. Nie, chyba tego nie da się przewrócić ich. Podejdź tutaj. I tak, przywrócenie, mniejsze przywrócenie siły na Soula. Nie ma czasu? Niedobrze. Dobra. Bierzmy się za prawdziwą robotę. Odsuń się jeszcze trochę. Dobra. Użyj może szybkiego strzału i oszczelaj to coś. Ładnie. Przeraziła nas. Soul, jesteś tutaj. Ściągnij to. Dobra, nasi towarzysze będą teraz uciekać. Nie, panie Kunkun! Dobra, skarb, bierz się do roboty. Ma 20 punktów zmniejszenia obrażeń. A, trzeba mieć broń plus 3. Okej. Zapomniałem o tym. Bram, ty dalej używaj magicznych pocisków. To jest prawie na dobicie. Dobra. Elmo. Do roboty. Dobra. Tak to nie zadziała. Nie, spróbuj postrzelać do tego. Czy to coś da? Nie za dużo dało. Kurczę, miałem spróbować cofnąć ten. Trudno. Oczywiście. Dobra. Ten bug, który spowoduje, że nie mogę rzucić zaklęcia lawasem. Dobra. Czy ty jesteś w stanie jej zadać jakiekolwiek obrażenia? Nie za bardzo. Okej. Przywołała wroka. Nie tak to powinno wyglądać. Natychmiast. Dobra.
Sol zadaje jej sensowne obrażenia. Pan Kunkun ucieka, gdzie pieprz rośnie. Skrab. Krop. Zajmij się tymi innymi rzeczami. Dostaniesz wsparcie. Oczywiście. Czy twoje magiczne pociski coś nawet zadają? Dobra. Spróbuj jeszcze raz Enmu ją zaatakować. Dobra. Na coś jesteś w stanie zadać. Dobra. Spróbujmy przełamanie strachu rzucić. Dobra, jeszcze tutaj jest niedźwiadek. I nadal mamy strach. Okej, dobra, to jest oficjalne. To zaklęcie nie działa w żadnych warunkach. Dobra, anti. Zostań tu, gdzie jesteś. Masz kulę. Więc jeżeli sytuacja będzie wymykać się spod kontroli, to zajmiesz się kulą. Tak jest. Czy ty byłeś w stanie coś zrobić? Chyba nie. Dobra, nie wiem co się wydarzyło. Soul, barbarzyński szał. I jedziesz z tym. Ładnie. Skorp, zajmij się tym wrokiem, skoro z zagotą mi nie najlepiej ci idzie. Chyba dwoje wroków się przywołało. Oczywiście. Elmo? Dobra. Dobra. Sol, możesz pomóc tym wrokiem. Anti. Tak jak mówiłem. Zostań tutaj. Dobra, co jeszcze tobą możemy rzucić? Możemy rzucić zmaksymalizowaną kwasową strzałę Melfa, zróbmy tak. Ładnie. Zostań tam, gdzie jesteś. Mugo, pomóż z tym wrokiem. To jest cała masa trucizn. Jak bardzo masz zmniejszoną siłę? 23. Trzeba by coś z tym niedługo zrobić. Chyba nie mam nic, co by mogło skasować truciznę. Natychmiast! Dobra, jeżeli to nie zadziała, to rzucę twój miecz Skropowi i on zajmie się robotą. Już. Oczywiście. Dobra, Elmo. Jesteś w stanie jego dziabnąć? Jesteś. Dobra. Też pomóż z tym.
Dobra, nie mamy więcej przywróceń. Mamy. Dobra, tak, musisz włączyć magię defensywną, masz już włączoną. Mniejsze przywrócenie siły na nim. Tak jest. Możesz jeszcze to zrobić? Dobrze. Nie można poza walką, okej. Okay. To nie jest okej, okay, znaczy. Dobra, Lavos. Możesz podejść tutaj. Okej, nie chciałem, żebyś skończył turę, ale trudno. Dobra, Mugo, wyłącz szybki strzał. Pokaż nam, jeżeli w nią trafisz, czy jesteś w stanie jej zadać obrażenia. Test ukrycia, okej. Dobra, Sol, rzuć swój miecz. Nie możesz przekazać w trakcie walki. To niedobrze. Natychmiast! Musimy polegać na tym, że nie zginiesz. Dobra, Skrop. Ty możesz użyć potężnego ataku na, nie wiem, 7. Jesteś w stanie wtedy jej zadać obrażenia? Jesteś w stanie. Dobra, więc to jest nasz plan B. Oczywiście. Elmo? Co z tym wrokiem? Dobra. To samo. Dobra. Ruszam. Musisz odnowić muzykę barda. Ty natomiast spróbuj robić leczenie poważnych ran na Solu. Dobra, czy jesteś w stanie chociaż raz ją trafić? Żebyśmy mogli zobaczyć, jakie jej obrażenia zadajesz. Nie. Z jakiegoś powodu ona jest ukryta. Dobra, co? Jesteś w stanie to dokończyć? Ruszam. Nie. Dobra, no to niech Skrop to dokończy. Albo i nie. Dobra, ostatnie magiczne pociski. Elmo, jesteś w stanie coś zrobić? Dobra. 2 punkty wytrzymałości. Pięknie, po prostu pięknie. Ty nie masz za bardzo za różdżek, ale możesz spróbować jej przywalić uderzeniem dźwięku. A ty, Anti, możesz zawsze spróbować. Wyrzuciłem ci lodową nawałnicę. Oczywiście. Dobra, jeszcze raz. Leczenie. Lavos, nie wiem czemu, pominął ruch. Szkoda, bo planowałem, żeby coś rzucił. Zatrzymaj się, śmiertelna istota. Bogowie! Saul padł, nie wiem czemu. Dysponujesz mocami, których się tobie nie spodziewałem. Przerwijmy tę walkę, poddaję się. Nie, plugawy demonie, nie okażę ci łaski.
ty jej nie okazałaś żadnej ze swoich ofiar. No i dobra. Soul niesprawiedliwie został ubity. Więc skrop, dokończ dzieła. Przy okazji, Zagato mi chciała nas okłamać w tym momencie, bo tak naprawdę nie chciała się z nami ugadać, tylko grała na czas. Chciała nas zagadać na tyle, żeby była w stanie zregenerować życie i kontynuować dalej walkę. Więc rozmowa z nią w tamtym momencie nie miała żadnego sensu. Dobra. Oczywiście. Jesteś w stanie ją dobić? I tak, nie użyłem kuli, ale jak widzieliście, ta kula w tej walce nie jest aż tak bardzo potrzebna. Dobra, czy może rzucić reinkarnacją? Domyślam się, że nie w trakcie walki. Dobrze. Tak, poza walką. Dobra, zabijmy wroga i będzie po wszystkim. Chyba animacja jest dokładnie taka sama jak wcześniej. Nie, inna. Teraz się wycofała na tron, a wcześniej została wciągnięta. Zakt mój zginęła w pierwszej sferze materialnej. Jej duch został zniszczony i nigdy już nie nawiedzi świata ludzi. Dochodzi do spotkania Ayuza ze świętym Cuthbertem. Ich rozmowa nie jest przeznaczona dla śmiertelnych, ale wrogość między ich wyznawcami rośnie. Laref zginął, a ty po raz kolejny ściągasz na siebie gniew jego boskiej opiekunki, Lolth. Przez kolejne lata nasyła ona na ciebie kolejnych skrytobójców. Bez powodzenia. Uratowany Thromel poślubia księżniczkę Jolin z Veluny. Królestwa Furiondy i Veluny zostają połączone, a wdzięczna para książęca nadaje wam tytuły szlacheckie. Po śmierci ostatniego z najwyższych kapłanów, resztki wyznawców świątyni pierwotnego zła rozpierzchły się na cztery strony świata. W ciągu spokojnych lat, które nastąpiły po upadku świątyni pierwotnego zła, Homlet wyrosło na duże, tętniące życiem miasto, sprawnie zarządzane przez starszyznę. Tyle? Piotrze Franciszewski? Tak, tyle. Gra się skraszowała. Dobra, domyślam się, że to, co chciała gra zrobić, to pokazać nam twórców. Szczęście chyba możemy to zrobić nawet bez niej. Aczkolwiek chyba to nie będzie zbyt dramatyczny pokaz. A, tyle. Okej, okay. Liczę na coś bardziej dramatycznego. Dobra, moje konkluzja. Myślę, że to co się stało po zakończeniu, że gra się skraszowała, to opisuje dokładnie moje uczucia odnośnie tej gry. Nigdy jeszcze na kanale nie grałem i nie nagrywałem tak zbugowanej gry. Nie wiem, mówi się, że Elder Scrollsy są zbugowane, czy... Nie wiem, jakie jeszcze gry są typowe zbugowane. Nie wiem, Elder Scrollsa. Grając jakikolwiek Morrowinda czy Skyrima, nigdy nie natknąłem się na taką ilość bugów. Więc naprawdę... A to gramy w wersji 1.2. Oznacza, że były dwie wersje, które były jeszcze bardziej zbugowane. Nie mam pojęcia jak. Naprawdę nie wiem, jak taką grę mogła zostać wypuszczona do produkcji. Ale poza tym, to teraz dobra, ominijmy to całą otoczkę z tym, że wszystko, prawie nic w tej grze nie działa. Bardzo podoba mi się poza tym ta gra.
Znaczy, co mi się w niej podoba? Podoba mi się sam koncept, że walka z D&D trzeciej edycji. Ogólnie to mi przypomniało, jak bardzo fajnym systemem jest D&D trzeciej edycji, bo żadna inna gra tak dobrze nie oddaje trzeciej edycji Dungeons & Dragons. Neverwinter Nights jest słabą grą w moim odczuciu. Byłoby dobrą, gdyby dało się tam sterować całą drużyną, a gra jest zrobiona tak, że praktycznie jesteś w stanie tylko jedną postacią kierować. To dla mnie wycina dużą dozę tego, co jest najlepsze w D&D, czyli właśnie to gra drużynowa. Neverwinter Nights 2 wcale lepiej tego nie robi, ponieważ okej, mamy już drużynę czteroosobową, niezbyt dużo, ale to i tak dużo lepiej niż jedynka, ale nadal sterowanie tam jest tragiczne tą drużyną, więc po prostu Świątynia Pierwotnego Zła przypomniałem, jak fajnym systemem jest D&D trzeciej edycji, jak fajnie jest właśnie zebrać jakąś ciekawą drużynę i przeżywać nią przygody. Więc za to w tej grze jestem bardzo wdzięczny. Bardzo mi się też podoba to odwzorowanie, to, że było jak najbardziej takie ścisłe, dosłowne odwzorowanie tego systemu. Troszkę się nie udało tu i tam, ale wyszło też tak, że walki są dużo dłuższe niż w takim Neverwinter Nights, czy Icewind Dale'ach, czy Baldurach. Ale to myślę, że to nie jest niekoniecznie wada gry, a to po prostu jej cecha, że walki są dłuższe niż w innych RPG-ach na D&D. A poza tym fabuła jednak leży tutaj nogą. Nawet gdyby wszystko tutaj działało, domyślam się, że może trochę źle rozegrałem świątynię, ale to też, żeby wiedzieć, co zrobić w tej świątyni, żeby to działało, to naprawdę dopiero za drugim czy trzecim podejściem można wejść do świątyni i próbować nie zabijać wszystkich, żeby wiedzieć, co tu zrobić, żeby losowi ludzie się na ciebie nie rzucili, nie sprowokowali walki z całą resztą świątyni potem. Więc jeżeli chce się grać tak, żeby rzeczywiście coś najwięcej wyciągnąć z tej właściwej świątyni zła, no to za pierwszym podejściem się tego nie uda. I to też nie jestem w stanie powiedzieć, jak dużo z tych rzeczy po prostu powinno działać, a nie działa. Więc ciężko mi powiedzieć. Może za drugim razem można by spróbować jakoś więcej próbować gadać, robić zadania, może więcej by się z tego wyciągnęło, ale same te questy, które w Homelet spotykamy i w Nulp, one są takie nudne, takie nijakie, nagrody są zerowe, to naprawdę nie napawa mnie to optymizmem. Zakończenie to, kurczę, co z tego, że mamy filmik o tym, że Tromiel ożenił się z jakąś księżniczką. Tromiela znaliśmy przez godzinę, potem sobie poszedł, nie znaliśmy jej ani jego księżniczki, nigdy nie byliśmy w jego królestwach, więc brakuje nam jakiegokolwiek przywiązania do tych rzeczy, żeby to, co się pokazywało na końcu, żeby miało jakieś te filmiki z wynikami, żeby miało jakiekolwiek znaczenie. To nie jest jak w Arkanum. W Arkanum czułem rzeczywiście satysfakcję, że udało nam się zamglone wzgórza poprowadzić ku świetności, bo rzeczywiście tam dużo się spędzało czasu, byłem przywiązany z tamtymi ludźmi. A Homelet, naprawdę, to co w Homelet spędziłem, nie był przyjemny czas. Może dlatego właśnie, głównie, że te zadania w Homelet są takie nijakie, pozbawione nagród. Gdyby robiąc zadania w Homelet można było wyjść na trzecim poziomie postaci, to może by to miało jakiś sens, ale tak to po prostu nie czuję tego. Więc następnym razem, gdybym grał w świątynię, to naprawdę pominąłbym wszystkie zadania w Homelet, od razu rzucił się na tą twierdzę na bagnach i wtedy rzeczywiście po obrobieniu twierdzy miałbym jakąś drużynę na jakichś poziomach, z którą można by już coś robić ciekawego i nie marnować 2 godzin na gadanie z wieśniakami. Dobra, czy coś jeszcze mogę powiedzieć o tej grze? Tak, próbowała dużo osiągnąć. Samo przejście jakby w system 3D, chociaż ta gra bardzo dobrze wyglądała na swój czas, nawet w porównaniu do Neverwinter Nights. Nawet obecnie jak się ją gra, to nie mam żadnych zastrzeżeń do tego, jak wyglądają postacie czy lokacje. No trochę animacje są niektóre zbyt wolne i trochę sztuczne, ale poza tym ten cały system, kiedy udziewasz swojego maga w jakąś pelerynę i potem widzisz, rzeczywiście on ma tą pelerynę i ona potem fajnie się na wietrze
ten głupocze, głupocze, to, to było na swój czas było przełomowe, że w porównaniu do tych Asmodeusów i Baldurów. I to naprawdę bardzo fajnie wyszło i do tej pory nawet oprawa graficzna no, jest bardzo ładna. Więc za to mam ten. Muzyka jest taka bardzo nijaka. W Homeland, kurczę, brakuje też trochę takiej bardziej, czegoś bardziej żywiołowego. Większość muzyki w tej grze jest taka, taka wolna, to, ciężko mi to opisać, ale taka, ciężko mi to opisać słowami. W każdym razie brakuje czegoś bardziej żywiołowego, który bardziej jakieś ton by nadawało w tej grze. A co moje ostatnie słowa? Jeżeli ktoś zechce zagrać w tą grę, może ja zechcę jeszcze kiedyś nią zagrać, na pewno nie róbcie tego bez patchy. Co prawda one zepsują lokalizację, a właśnie, lokalizacja. Ta gra wywodzi się jeszcze z czasu, kiedy gry dostawały lokalizacje dużo lepsze niż oryginalna. Przecież jak porównamy sobie taką lokalizację z Baldura czy z Gothica, w Gothicu polska lokalizacja była lepsza niż, niż oryginalne głosy. I to jest, myślę, że to jest jedna z takich gier, w których wydawca bardzo się postarał, żeby rzeczywiście to fajnie brzmiało. I to słychać, głosy są bardzo, bardzo ładne. Większość. Niektóre trochę brzmią trochę sztucznie, ale większość postaci bardzo dobrze brzmi. To również mi się bardzo podoba, więc szkoda, że z tego trzeba zrezygnować, jeżeli chce się zagrać w grę, która wersję, która będzie działała, która będzie spatchowana. Kiedyś myślę, że to spróbuję zagrać w spatchowaną wersję przez... Bo właśnie jest dużo patchy fanowskich. Jeden z nich, chyba największy zestaw takich patchy nazywa się Circle of Eight. No tylko, że to na pewno zepsuje wszelkie tłumaczenia i lepiej w ogóle to próbować tylko na angielskiej wersji uruchamiać. Więc spróbuję zagrać kiedyś w spatchowaną wersję, mam nadzieję, że dużo rzeczy będzie działało. Bo ta gra rzeczywiście zasługuje na to. Gdyby tutaj po prostu wszystko działało, to myślę, że to byłaby dużo lepsza gra. Nawet pomijając wątłą fabułę i to, że jest w miarę krótka jak na gry RPG, to nie wiem. 20-30 godzin, 10 poziom max, to nie jest za dużo, ale nawet po prostu gdyby wszystko działało dobrze, to nie byłby problem. Ale przez to, że tutaj praktycznie im dalej w las, tym więcej rzeczy zaczyna się sypać, to myślę, że zakopało tą grę i spowodowało, że nie było żadnej rozwinięcia, kontynuacji ani dodatków. To jest bardzo szkoda, bo ogólne zamysły mi się bardzo podobają tej gry. Dobra, tyle mojego biadolenia. Ogłoszenia. Muszę zrobić sobie przerwę. Nie wiem, tydzień, dwa. Zobaczymy. Aż mi się zechce z powrotem nagrywać, bo ostatnie odcinki trochę na siłę robiłem. Jak odpocznę, wrzucę na kanał ankietę i następna gra będzie do wyboru przez was. Brałem pod uwagę wyniki ankiety, nie publikowałem ich, bo zgodnie z umową nie było 10 wyników, więc nie jestem zobligowany ich publikować, ale dużo z was mówiło, że chce więcej gier RPG mieć na kanale. Wziąłem to pod uwagę i oto jest świątynia. Następną grę będziecie mogli wskazać sami. Będzie film, będzie ankieta i wybierzecie. Będą wybory przygotowane przeze mnie. Muszę mieć grać w daną grę, ale wybierzecie ją sami. Ale to widzimy, słyszymy się za jakiś czas. Póki co dziękuję za uwagę. Dziękuję zwłaszcza tym, którzy regularnie zaglądali do tego let's playa, jednak trochę to jest poświęcenie czasu, żeby to regularnie oglądać i dojść do końca. No i cóż, widzimy, słyszymy się w przyszłości. Do usłyszenia. Hej!